Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o telewizji dla debili, czyli TVP Jacka Kurskiego. Jacek Kurski, polityk, który użył swojej wiedzy do mediów, tworząc bodajże chyba najbardziej podłe narzędzie w historii polskich mediów po 1989 roku, stworzył też rodzaj takiego medium, które de facto traktuje swoich widzów właśnie jak debili. To, drodzy Państwo, nie chodzi o to, że widzami znaczny odsetek, bo to ponad 50% widzów tych głównych programów informacyjnych TVP to są ludzie z podstawowym wykształceniem, bo to nie to decyduje o kształcie komunikatu, który redaguje Jacek Kurski. Nie to, że tam powiedzmy sobie 30 dalszych, tam parę procent to jest średnie wykształcenie, a kilkanaście procent ledwo, tam ponad 10 to jest wyższe. Tu chodzi o tryb ludzi. Oczywiście są tacy ludzie, jest taki fajny profil na Twitterze, oglądam wiadomości, bo nie stać mi na dopalacze, który traktuje to jako po prostu formę rozrywki. Natomiast poza tym wątkiem, czyli takim, można powiedzieć, elementem rozrywkowym, to poziom komunikatu w telewizji publicznej jest po prostu poziomem właśnie ludzi ułomnych intelektualnie. To znaczy, teraz ostatnio gdzieś tam zrobiono sondaż, kto odpowiada za drożyznę w Polsce, i gdzieś tam właśnie znaczny odsetek ludzi, tam ponad 20%, wskazało, że to Donald Tusk. I to jest właśnie poziom debilizmu telewizji publicznej. To znaczy, Donald Tusk nie ma nic wspólnego z władzą w Polsce od 7,5 roku ponad. Pewnie dłużej, gdyby liczyć okres, od którego nie jest premierem. Ale Jackowi Kurskiemu nie przeszkadza to obarczać go o wszystkie porażki rządu. Nie przeszkadza przedstawiać właśnie fakty, takie fakty, no. Przedstawiać po prostu zmyślone, po prostu, no właśnie, jak nie fakty, to po prostu zmyślone rzeczy i właśnie urabianie tego do rangi faktów. Gdzieś tam biorą, pokazują jakąś starszą panią, która powie, że a to ten Tusk, co robi dla kacapów i dla Schwabów, a w ogóle to jest świetnie, bo ludzie kupują dwie piersi kurczaka w Kauflandzie, a nie jedną. I to jest ten poziom, drodzy Państwo. To jest poziom komunikatów odwołujący się do ludzi o najprostszych horyzontach, najprostszych instynktach. Niestety, to jest też wina polskiego systemu edukacji. Ja kiedyś mówiłem, że w Polsce wiele dobrego by zrobiło to, że gdyby zrezygnować z lektora na rzecz napisów do zagranicznych filmów, to już by dużo zrobiło w Polsce, gdyby trzeba było czytać napisy w telewizorze, a nie słuchać lektora. To zresztą jest taki wynalazek krajów tak zwanej dawnej demokracji ludowej. Były tylko dwie różnice. W niektórych krajach, jak w Polsce, kwestie wszystkie czytano jednym lektorem, a na przykład w dawnym Związku Sowieckim czytano to na dwa głosy, czyli kwestie kobiece czytał lektor kobiecy, kwestie męskie czytał lektor męski. Natomiast telewizja Jacka Kurskiego jest taką telewizją "Ciemny lud to kupi". Jacek Kurski nie zastanawia się nad tym, czy jego historia jest spójna. Bazuje na najprostszych instynktach. Kiedy robi kampanię wyborczą Andrzejowi Dudzie, który rywalizuje z Rafałem Trzaskowskim, to stara się przedstawić Dudę jako swojaka, katolika, człowieka sól tej ziemi, a Trzaskowskiego jako trefnisia, który oczywiście demoralizuje polskie rodziny, wspiera LGBT. Takie szczucie. Nie ma, chociaż sam jest pochodzenia żydowskiego, i to jeszcze w linii kobiecej, czyli zgodnie z prawem halachy, jest Żydem, to
nie przeszkadzało mu to uciekać się do najbardziej takich właśnie niskich zagrywek, gdzie atakując w 2020 roku Rafała Trzaskowskiego, mówił, że to jest kandydat, który spełni niesłuszne roszczenia żydowskie. W ten sposób oczywiście bazował i próbował aktywizować elektorat antysemicki i przedstawiać w uproszczeniu Rafał Trzaskowski kandydat Żydów, Andrzej Duda kandydat Polaków. I te jego wszystkie kalki Jacka Kurskiego, one je cechuje taki, oprócz właśnie takiego cynizmu, takie podejście do tego, że mój widz jest debilem. W czasie wojny było popularne hasło "tylko świnie siedzą w kinie", nawiązujące do tego, że Polacy nie chodzą do kina, nie oglądają niemieckich kronik propagandowych, nie korzystają z tej formy rozrywki. Były nawet popularne akcje małego sabotażu, którym trudniły się słynne szare szeregi, czyli właśnie wrzucania jakichś tam gazów łzawiących, substancji dymnych właśnie do sal kinowych jako takiej formy obywatelskiego protestu. I podobnie to trzeba w tej chwili podejść do tego, że oglądanie TVP to jest obciach. Oglądanie programu, który obraża inteligencję widza, który stara się go przekonać, że białe jest czarne jest białe, i to wygląda w ten sposób, że no, jeżeli ktoś ma jakąś elementarną wiedzę ekonomiczną, no to rozumie, że skoro Tusk nie rządzi, to nie może mieć wpływu na ceny, że jest to wina, zasługa Jarosława Kaczyńskiego i jego rządów. Natomiast dla Jacka Kurskiego nic nie stoi na przeszkodzie, aby winą obarczyć zagranicę, żeby winą obarczyć Putina, żeby winą obarczyć opozycję. Takim najbardziej przykładem, takim najbardziej chamskim podejściem i traktowaniem swojego widza jak debila jest właśnie emisja, już setki razy to leciało, wypowiedzi po niemiecku życzeń Donalda Tuska dla partii CDU, byłej już kanclerz Niemiec Angeli Merkel, w których składał życzenia für Deutschland dla Niemiec. I on, powtarzając to, chce wywołać skojarzenia Niemiec-Tusk. Jest głęboko przekonany w tym, że w 2005 roku wygrał wybory dla Lecha Kaczyńskiego tym, że stwierdził, że dziadek Tuska był w Wehrmachcie. Oczywiście później się okazało, że był, ale został tam wcielony siłą z obozu, ale to już nie miało znaczenia. Wszędzie w tamtym czasie Jacek Kurski chwalił się, że aż 8% wyborców Tuska z pierwszej tury przepłynęło do, znaczy zagłosowało w drugiej turze na Lecha Kaczyńskiego, co miało być dowodem skuteczności jego działań. Tu też taka uwaga, rzekomo oburzeni bracia Kaczyńscy wyrzucili Jacka Kurskiego z partii, ale oczywiście po kilku tygodniach od zwycięskich wyborów został z powrotem przyjęty. Jacek Kurski to jest taki skór, i tutaj trzy kropki, prezesa Kaczyńskiego. Koleś, który nie zawaha się opublikować wszystkiego, co prezes każe, jeżeli ma to na celu, jeżeli to ma umożliwić i albo uprawdopodobnić zwycięstwo wyborcze i pozostanie u władzy. Krótko mówiąc, nie ma takiej podłości i takiego kłamstwa, którego Jacek Kurski by nie puścił w TVP, jeżeli będzie to opłacalne politycznie dla jego obozu. To jest właśnie sedno telewizji dla debili. Nie bez powodu. Najpierw zrobiłem materiał tutaj o hejterach, których zatrudnia Jacek Kurski. On zatrudnia takich prostych kolesi, jak golesia od wózka widłowego Radosława Poszwińskiego. Notabene bardzo inteligentny koleś, ale zwyczajny cham, prostak
i koleś, który dostrzegł swoją życiową szansę, że może się resocjalizować i ukulturalniać właśnie w obozie PiS. Oni tam takich potrzebują. To znaczy kolesi, którzy byli zerami, jeżeli chodzi o dostęp do sfery publicznej, a teraz się czują elitami. I to są ludzie, którzy będą umierać za ten system. To są właśnie ci, to jest ta główna żeria, co tam pokazuje Faki. To jest pan Jarosław Jakimowicz, który napisał biografię, w której, uwaga, sam z siebie nieprzymuszonej woli opisywał o tym, jak okradał sklepy AGD w Niemczech, jak za młodu okradał groby żydowskie, jak dokonywał tam jakieś napaści na pocztę. Sam z nieprzymuszonej woli uznał to za historię, którą chciał się podzielić z ludźmi i chciał na tym zarobić pieniądze, jak na autobiografii. Opisał nawet historię, za którą organizacja zwalczająca rasizm i ksenofobię doniosła na niego do prokuratury, bo opisał historię, jak negocjował zakup dziecka. I też nie widział w tym niczego złego. Potem twierdził, że oczywiście to wszystko zmyślił po to, żeby się to lepiej sprzedawało, no ale to jest ten poziom ludzi. I to są właśnie kadry Jacka Kurskiego. Jacek Kurski uważa, że dobrał właściwe kadry do swojej telewizji. Więc drodzy Państwo, więc jeżeli oglądanie TVP Jacka Kurskiego sprawia Wam przyjemność, no drodzy Państwo, to przykra sprawa. Tak mówiąc najkrócej. To jest po prostu TVP, oglądanie TVP, to jest po prostu i czerpanie z tego jakichkolwiek poza może masochizmem, albo właśnie tak jak wspomniane przeze mnie na początku, oglądam TVP, bo nie stać mnie na dopalacze. No to w innym wypadku to naprawdę jest duży problem. Drodzy Państwo, jeżeli się Wam podobało, to tradycyjnie proszę o subskrypcję kanału, łapkę do góry i udostępnianie jak najszerzej tego materiału. Zapraszam też wszystkich Państwa do portalu wieści24.pl, którego jestem redaktorem naczelnym, a także polecam Państwu ten oto magazyn, Historia bez cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. W tym numerze naprawdę dużo dobrych tekstów. Tekst na przykład o historii spamu. Skąd się wzięła nazwa spam, drodzy Państwo? To, co nam wpada do skrzynek pocztowych, dlaczego tak nazywamy, tu można znaleźć odpowiedź. Również można znaleźć odpowiedź na to, w jakich kobietach gustował słynny bajkopisarz Jan Brzechwa, a także kto zamordował polskiego króla Stefana Batorego. Polecam.